W Dniach od 16 do 18 września w Przeciszowie odbył się ogólnopolski konkurs modeli kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Jest to największe tego typu modelarskie wydarzenie w kraju. Na sali widowiskowej Domu Kultury można było podziwiać modele 218 modelarzy, nie tylko z Polski, ale i z Czech, Słowacji Ukrainy, Litwy, Białorusi, Norwegii, Niemiec, Kanady oraz Rosji. Zaprezentowano 713 modeli. Wystawa została odwiedzona licznie przez mieszkańców nie tylko gminy, lecz całego powiatu oraz pasjonatów z całego kraju. W ramach konkursu odblaskowa szkoła, uczniowie ze szkoły podstawowej w Przeciszowie, Odwiedzili wystawę w niedzielę w kamizelkach odblaskowych. W trakcie zwiedzania i oglądania modeli statków, okrętów, samochodów i pojazdów wojskowych, uczniowie zwiedzający wręczyli elementy odblaskowe oraz ulotki z poradami, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Mamy nadzieję, że tego typu działania przyczynią się do podnoszenia bezpieczeństwa na drodze naszych mieszkańców.